Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku na największym kanale o grach wyścigowych w Polsce. Na kolejnym odcinku z serii Od Zera do Driftera pokażę wam moje postępy w driftowaniu. Wziąłem sobie Mustanga i zobaczycie, jak to teraz wygląda. Troszeczkę mi się tutaj sprzęt zmienił, ale o tym opowiem wam za chwilę. Jestem ciekawy, jak będzie się driftowało tym samochodem, dlatego że przed chwilą driftowałem sobie zupełnie nowym driftowozem i przesiadłem się w tym momencie do tego auta, ale myślę, że nie zrobi to większej różnicy. Dlatego że zanotowałem ostatnio ogromny postęp, jeśli chodzi o kontrolę pojazdów w Forcie Horizon. Naprawdę nie mam jakoś większego problemu z opanowaniem tych samochodów, jeśli chodzi o kontrowanie i tak dalej. Wiem, że to brzmi trochę nieskromnie w porównaniu do ostatniego odcinka, gdzie no, poziom tego driftowania był jaki był. Ale zaraz wam wszystko opowiem i przetłumaczę, co tak finalnie sprawiło. Wow! Co tak finalnie sprawiło, że to się wszystko poprawiło. Że się zmienił mój styl prowadzenia samochodów, poprawił się, myślę, moim zdaniem kolosalnie i radzę sobie z nimi dużo, dużo lepiej niż poprzednio. Jedyne, z czym mogę sobie nie radzić, to na przykład odpowiednie dostosowywanie prędkości do jakiegoś tam zakrętu, dozowanie sprzęgła, tego typu sprawy, ale samo kontrowanie, samo robienie tych driftów stało się dla mnie bajecznie proste w porównaniu do tego, co było jeszcze niedawno. Nie jest to tak, jak wy sobie myślicie, że po prostu dużo trenowałem, tylko po prostu trzykrotnie zwiększyłem powierzchnię mojego monitora. Tak jak wcześniej miałem 24-calowy monitor, tak teraz mam 43-calowy monitor. I w Forcie Horizon nie mamy aż tak dobrego force feedbacku, żeby super wyczuć, kiedy samochód odzyskuje, nie wiem, jakby stabilność? Odzyskuje przyczepność, czy traci przyczepność, czy tak? Wchodzi w drift, czy nie? Mamy tutaj ewentualnie jakieś tam nędzne wibracje na kierownicy i też te samochody dziwnie się zachowują podczas tego driftu i jakby nie jest to dość logiczne dla naszego mózgu, zwłaszcza dla kogoś, kto jeździ samochodem w rzeczywistości, tak? Jest to dość dziwne. Natomiast jest to też wyzwanie, żeby się nauczyć driftować, nie? I pojedziemy sobie kawałek tak normalnie. Chcę wam normalnie opowiedzieć z ładem i składem, o co chodzi. Zwiększyłem mój monitor, on jest ogromny teraz w porównaniu do tego, co miałem poprzednio, jest trzykrotnie większy i tak jak mówię wam, ten force feedback jest tutaj dziwny troszeczkę w Forcie Horizon, a mam na myśli tutaj bardziej fizykę tej gry, to jak ona funkcjonuje, tak jak ona tutaj działa, jak te opony tutaj działają w grze. I moim największym problemem było to, że nie wyczuwałem tego samochodu wizualnie, po prostu jak teraz wchodzę sobie w drift i gdzieś tam lecę sobie bokiem i on zaczyna mi się obracać w drugą stronę, ja tego totalnie nie czuję, dlatego że po prostu tego niezbyt dobrze to dostrzegałem, będąc tutaj sobie na tym stanowisku, mając oddaloną głowę od monitora o jakieś 1,30 m, tak? Nie byłem w stanie tego do końca wyczuć. A teraz każde jakieś tam najmniejsze... Innymi słowy, samochód jest teraz takiej wielkości jak cały mój poprzedni monitor, nie? I jak na tym małym monitorku tutaj z przodu wcześniej miałem sobie, wiecie, wszystko, zegary, jakiś tam mały samochodzik, który gdzieś tam się obracał, mnie po dłuższym graniu też bolała głowa, bolały oczy, nie widziałem, co się tam dzieje na tej małej powierzchni i miałem problemy z kontrowaniem odpowiednim tego samochodu, tak? Tak teraz, i to było praktycznie od razu, jak się przesiadłem na ten monitor, praktycznie od razu poczułem ogromną różnicę i dużo, dużo łatwiej wchodziło mi się w drifty, driftowało mi się tymi samochodami,
prawie tak samo dobrze nawet jak na padzie. No ja byłem zszokowany, bo nie spodziewałem się, że to aż tak poprawi moją jazdę. Jakby te drifty stały się dla mnie teraz bajecznie proste, wręcz przestały być jakimś tam większym wyzwaniem. Oczywiście tutaj będziemy sobie driftować i testować jakieś tam różne techniki, tutaj jeszcze dużo jest do zrobienia i tak dalej, ale samo kontrowanie było dla mnie wcześniej totalnie niezrozumiałe z bardzo trywialnego i dziwnego powodu i ja myślałem, że to jest kwestia po prostu treningu. Lucek, weź tam opanuj tą kierownicę, weź potrenuj sobie trochę i naprawdę po kilkanaście godzin czasami dziennie siedziałem na tym stanowisku, że aż mnie dupa bolała, żeby naprawdę driftować jakoś cudownie na tej kierownicy. A postanowiłem sobie zmienić monitor z zupełnie innego powodu, po prostu bolały mnie oczy, że nie jest to trochę oddalone i też myślę, że trochę za duży ten monitor kupiłem, ale. Różnica jest kolosalna teraz. I znacznie to poprawiło. Oczywiście tam jak ktoś gra, jak gracie sobie na tam kierownicy i macie kierownicę przypiętą do biurka, no to nie ma sensu, tak? Że tam chodzi mi tutaj o takie stanowiska, gdzie faktycznie wasza głowa jest daleko od monitora i jest ciężko wyczuć ten samochód, zwłaszcza w Forza Horizon, tak? Ja nawet nie driftując jakoś super dobrze na kierownicy, teraz na tym sprzęcie jestem w stanie robić to dużo, dużo, dużo lepiej, tak? Jest to przyjemne, no bo praktycznie masz pełną kontrolę nad samochodem, w moim przypadku. Ale nie jest to aż takie kurde wyzwanie jak wcześniej. Wcześniej ja totalnie nie wiedziałem, o co chodzi, co się dzieje z tym autem. Jeżdżę sobie teraz na tym wyścigu, dlatego że jest zima. Kurde... No nie podliftujemy sobie tak fajnie z dymkiem i w ogóle, nie? Teraz ja jestem w stanie sobie, wiecie, na chillu totalnym dozować to sprzęgło, bo wiem, co się kurde z samochodem dzieje. Wiem, kiedy mam kontrować. Wiadomo, że nie robię tego idealnie, tak? Że mógłbym to robić lepiej i tak dalej. To kwestia też wprawy, nie? Ale ja naprawdę nie ćwiczyłem jakoś specjalnie driftowania teraz na tym monitorze i w ogóle nie ćwiczyłem w ostatnim tygodniu driftowania. A po przesiadce na ten monitor, no ja nie wiem, co się stało. Nagle jest dużo, dużo lepiej. Nagle wyczucie tego samochodu się poprawiło. A co ciekawe, też jakoś specjalnie w wyścigach lepiej nie jeżdżę, tylko po prostu kontrowanie podczas driftu się znacznie poprawiło. Myślę, że to właśnie dlatego, że wyczuwam ten samochód nie na kierownicy, tylko bardziej wizualnie, jak on się, wiecie, przechyla, nie? Aj, tutaj nie pykło. Mogłem zredukować do dwójki. By było jakoś jeszcze. I ja tutaj cudowałem jakieś force feedback i sobie... Czytałem dokładnie co, jakie ustawienie robię, już jest, mam wymasterowane to wszystko. I finalnie nie musisz nic z tym force feedbackiem praktycznie zmieniać, jak masz tam kierownicę dobrą i jakiś preset zrobiony przez Forzę, tak? Ten domyślny, żeby driftować dobrze. Po prostu możesz zostawić te ustawienia standardowe i to ci wystarczy. Naprawdę. Oj, tutaj trochę za płytko wszedłem, nie? Możesz to zostawić tak jak jest i to ci wystarczy bez problemu żadnego. Wyczucie auta po prostu mi dużo pomogło, jeśli chodzi o zmianę tego sprzętu. Trochę mnie to kosztowało, ale finalnie się opłaciło. Chociaż mówię, że no, mógł być troszeczkę mniejszy, bo jest faktycznie ogromny. Ja muszę patrzeć w lewo, w prawo, po prostu głowę obracać. Spojrzeć ile jadę. Jest duży, ale cieszy to, że też te samochody inaczej czujesz, ale też widzisz drogę przed sobą bardzo wyraźnie, tak? Bo teraz jest to po prostu wszystko większe, nie? Jak miałem ten mały monitorek, to wiesz, jak gdzieś się ścigałeś i ta droga była, nie wiem, wielkości pudełka od zapałek, a teraz jest wielkości... nie wiem, całego tego monitora poprzedniego, no, po prostu.
i widzisz, jak ten zakręt przebiega, jak się mniej więcej ustawić do następnego. Oj, oj, oj. Panie Mustangu, coś pan ma ciężką dupę. Dobrą ma dupę, no. Ja mam wrażenie, że teraz się po prostu ten samochód mnie bardzo dobrze słucha. Jak widzicie, że teraz nawet z tego gównianego poślizgu mogłem sobie wyjść. Wcześniej to prawdopodobnie bym się po prostu zesrał. Tu jest taki bardzo ładny łuk. Nagrywałem ostatnio w ogóle te odcinki na starym monitorze. Po kilka razy próbowałem podejść do tego nagrania i za każdym razem te drifty wychodziły tak, że jak to obrabiałem, to pomyślałem sobie, nie no, ja nie wstawię tego przecież. Ten łuk muszę sobie ogarnąć. Tutaj trzeba jakoś lekko wykontrować, bo jak się za mocno zrobi kontrę, to samochód się przestorowuje, nie? To trzeba z góry. Z góry jest trudniej, bo łatwiej przesterować. Dupa może łatwiej uciec. I ten zakręt mi się bardzo podobał ostatnio. Nawet nie wiem, czy wam o nim mówiłem. Ajajaj! I znowu, już fajnie szedł, tylko że kurde, za mocno odbił w tamtą stronę. Jeszcze sobie pójdziemy, bo kurde, tam śnieg pada teraz na tej standardowej mapce. Tam są fajne takie spoty do trenowania, wiecie, te parkingi moje i tak dalej. Możemy tam pójść, ale to jest takie bez dymu, bez takiej większej przyczepności niż na śniegu. To jest lipa trochę z tym driftowaniem w Fordzie. O, o, będzie. No, kurde. Jeszcze raz, już ładnie się ustawił. Mówię wam, uda mi się dzisiaj ten driftik. Nie pomyślał, że zwiększenie monitora. Czy ja nie wpadłbym na to wcześniej, że większy monitor może faktycznie aż tak poprawić tą percepcję. Driftowanie tym. Naprawdę ja już tam byłem trochę zdruzgotany, bo próbowałem różnych rzeczy. Jakieś tam ustawienia do kierownicy, jakiś tam, wiesz, ziomek opowiadał, że takie są najlepsze, że mu się tak super driftuje, ale finalnie mówił, żeby znaleźć coś dla siebie, nie? Każdy tam inaczej lubi sobie jeździć. Ja tak mówię, kuźwa, daj mi jakiś ten... jakieś fajne ustawienie, a nie tam gadasz jakieś głupoty, żebym sobie sam ustawiał. Nie? Pewnie większość z was też tak sobie myśli, o, Ucek, pokaż te ustawienia. Ja troszeczkę mam pozmieniane. Po prostu sobie dostosowywałem, poczytałem co do czego jest, co robi. I poszło, nie? Ojej, teraz. Trochę, że skopcił. A zobaczcie, jakie kąty teraz robi. No kurde, elegancko. Jakbyś znalazł w ogóle złoty środek, nie? Odpowiedź na pytanie, dlaczego ty dupy driftowałeś wcześniej? Jasne, że trening też coś tam pomógł, nie? I to dużo daje, tak? Ale... no głupia sprawa, ej! Jak ktoś z was tam driftuje na padzie, czy tam... przede wszystkim nie róbcie jakichś szalonych zakupów, tak? Lucek powiedział, że o, żeby super driftować, trzeba kupić 43-calowy monitor. Nie, to tak nie jest. Na padzie zajebiście driftowałem na 24-calowym monitorze. Chodzi mi tutaj tylko o tą odległość, wiecie, od monitora, nie? I mi tutaj też by wystarczył jakiś tam, nie wiem, 37-calowy monitor? Podejrzewam, że syknąłby. Ale faktycznie takie doznania wizualne z takiego dużego monitora są... no są lepsze, fajniej się tak gra, powiem wam, naprawdę. Otacza cię obraz po prostu. Na początku myślałem, że to przesadą, kurde, duże takie, po co mi aż takie duże, nie? Ale teraz już tak myślę, że jednak duże jest piękne, nie? Jak ten Mustang. No i tutaj mamy te zakręty, które też tam mordowałem ostatnio. To jest bardzo fajna traska ogólnie do trenowania sobie driftu takiego, wiesz, ciągłego, nie? Wiesz, sobie wybierasz tam rywala jakiegoś, sobie jakąś ulubioną furkę do driftu,
latasz bez końca. Tu jest taki zakręt, tu trzeba bardzo powoli na dwójeczce. Tu bardzo łatwo jest przesterować właśnie, nie? Mi się prawie go przesterowałem. Myślę, że tu nawet na jedynce trzeba polecić tak ultra powoli, że dwójka to jest trochę nawet za szybko. W przypadku tego samochodu na jedynce oczywiście, bo jak tam inaczej sobie stunigowałeś jakiś samochód, co ma mało mocy, no to dwójeczko, nie? Chodzi mi tu o zachowanie pewnej prędkości. Teraz sobie mykniemy. A myślę, że tutaj jedynka jest, nie? W przypadku tego samochodu odpowiednia. Ajajajajajajaj. Bałem się, że jak dodam więcej gazu, to go odwróci. No zobaczmy teraz kontrolowanie, jak to wszystko płynnie, nie? Coś pięknego i robię to całkowicie automatycznie, tak jakbym grał po prostu na padzie. Super sprawa. Trening na pewno coś tam pomógł, ale takie wizualne wyczucie samochodu dało mi duży, duży plus. Także też tam dostosujcie swoją pozycję przed komputerem, odległość głowy od monitora, żeby ten pojazd nie był za mały w Forzie, żebyście dobrze widzieli drogę, jak ten samochód jest ustawiony i tak dalej. Takie ślizgi były wcześniej nie do pomyślenia. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądały moje drifty. Wykonanie jakiegoś tam prostego ślizgu graniczyło z cudem, tak? Wiadomo, że jeszcze do takiego super zajebistego driftowania przy jakichś dużych prędkościach to jeszcze daleka droga, tak? Nie wiem, co próbowałem zrobić. Byłoby się tam jakiś ręczny, nie? Albo na czwórce, czy wywolić do czwórki? Polecieć to. Ciekawe, czy bym rondo pierdolnął teraz. Zawsze z tymi rondami miałem problem. Ojej, teraz przesadziłem. przyznaję się. Tutaj był taki bardzo gładki zakręt. Myślę, że Mustang dałby radę go trzasnąć. Żeby się złamał w pewnym momencie, ale dałby radę pocisnąć. No i tak, ostatnim razem narzekałem na tym, na odcinku, że na śniegu nie da się driftować. Lasia, no nie jest to takie widowiskowe, bo wiesz, nie ma tego dymu, nie? Nie ma tego dymu, nie ma takiej fajnej przyczepności. Jest troszeczkę gorzej. Chciałoby się jednak, wiesz, mieć takie dodatkowe efekty związane z driftem. Da się. O, właśnie, to jest mój najnowszy driftowóz, który sobie wyprodukowałem. Nissan Silvia, genialny, fantastyczny, fenomenalny. Wspaniale się nim lata, zwłaszcza po upgrade'zie monitora, naprawdę super bryka. I zdecydowanie wam polecam ją sobie zrobić. Może jak skończę ten samochód robić, już tak zrobię go, powiedzmy, że będę usatysfakcjonowany z tego, jak on jeździ, jak on tam wygląda, no to wam ten tuning udostępnię. Póki co wygląda on sobie tak i jeszcze wam za dużo o nim nie powiem, no bo jeszcze go tam sobie kończę, jeszcze sobie go tam dokręcam, a my wracamy do Fordziny i spróbujemy trzasnąć rondo gdzieś. Myślę, że też się uda na tym śniegolodzie. Wydaje mi się, że ta droga jest troszeczkę jednak bardziej śliska niż jakbyśmy mieli po prostu suchy asfalt. No i tutaj i patrz, takie driftowanie, to jest tak jakbyś na łyżwach. Żadnego dymu, wiesz. Żadnego jakiegoś tam fajnego pisku takiego. Tam pisze to ponad takie góry. Aha, pojedziemy sobie na lotnisko. Pojechać na tory. Dawaj Mustang. Wstecznie szóstka, wstecznie. Teraz nawet takie pomyłki są przyjemne, jakby nie denerwuję się, jak mi coś tam nie wyjdzie w tym porcie, naprawdę. Z uśmiechem na ryju jeżdżę w tej grze.
bo wiem, że mam po prostu kontrolę nad tym samochodem. Wiem, co się z nim stanie, wiem, kiedy mam kontrolować, że ja też zauważałem, jak obrabiałem te odcinki, że robiłem to za późno. Ta kontra szła w momencie, kiedy samochód był już praktycznie nie do odzyskania, a teraz robię to w odpowiednim momencie i jest to tak ogromna satysfakcja, że wam się to w pałach nie mieści, no po prostu. Dobrze, to pojedziemy sobie na lotnisko. Zobaczcie sobie trasę. Mało kiedy gram z minimapką, mimo wszystko czasami się mogę... Widzicie, kawałek drogi byłem. A przeniesiemy się, co? Nie lubię jeździć w zimę, praktycznie wcale nie gram w Forze, jak jest zima, no. No ale jest jak jest, nic nie poradzimy. No i pytanie teraz, czy uda mi się trzasnąć tutaj dookoła... Kurde, co to sam śnieg jest? Czy uda mi się tutaj trzasnąć teraz dookoła, jak myślicie? Nie próbowałem jeszcze tego, żadnego ronda jeszcze nie waliłem. Czarodzieju, trzymaj linię. Jak to modelki, kurde, trzymaj linię. No. Już się coś paliwo kończy, dawaj jedynko. Tutaj chyba trzeba powoli, nie? Ajajaj, dobra, popsułem sobie. Jedyneczka. Transfery też mi teraz wychodzą dużo lepiej. Znaczy dużo lepiej, po prostu mi wychodzą, wcześniej nie działały, nie? O, ale piękny transfer, przecież kurde. O, hołki rozwali, dziadu jeden. Co, ludzka rada? Chcesz driftować? Twój monitor 43 cala. Ziomek. Dobra, i tutaj jest coś, takie dosyć trudne wyzwanie, które potrafią robić tylko najlepsi drifterzy. Czyli weź i no driftnij tutaj ładnie. Co by żadnego pachołka nie dotknąć. Trzeba robić bardzo powoli. No, nie jest to łatwe. Można to osiągnąć, znaczy zwalniając drift można bardzo łatwo, jeśli sobie w samochodzie zmniejszymy ciśnienie hamulców, czyli wchodzimy w tuning, idziemy do hamulców. A ja mam tutaj coś porypane w ogóle. Trochę za bardzo na front miałem i trzeba zmniejszyć ciśnienie, powiedzmy tak do 80%, nawet trochę tam, można mieć 90%, tak? Może dlatego właśnie mi się nim, kurde, hamowało. Ej, spróbujmy teraz. Tak, zmniejszasz ciśnienie. Dosyć sporo używasz tego hamulca, żeby zwalniać się. Nie, że cały czas trzymasz, tylko chodzi tu o zwalnianie go, żeby samochód nie przesterowywał. Tu mi się nie uda jeszcze tak super zrobić, wiesz, tak równo, jakbym chciał. Ale da się. Da się tak fajnie przelecieć. I to jest, wiecie, wszystko kwestia teraz treningu. Trening. Będzie Lucek fajnie lotał. A idzie to fantastycznie wszystko. To tutaj jakoś, kurde, nie wiem, teraz... Nienawidzę driftować na tym śniegu. A czy wiecie, poleciałby, nie? Jakoś nie ma tego dymu i tak. Nie, nieprzyjemnie jest po prostu. I precyzyjne drift też warto sobie
ćwiczyć, bo jest to mega satysfakcjonujące. Gdzie w ogóle cokolwiek wyjdzie z tym driftowaniem, przynajmniej dla mnie. Było to na początku dla mnie ogromne wyzwanie. Pamiętam, że na początku sierpnia zacząłem sobie driftować. Pierwsze co zacząłem robić na tej kierownicy, to driftować. Obsługa sprzęgła, hamowanie, skręcanie, zapomnij. Driftować się u krusek. Ty drifterem będziesz, a nie jakimś tam racerem. Driftuj. Także najpierw uczyłem się driftować, a potem w ogóle uczyłem się, wiecie, obsługi kierownicy jako taką, nie? Ale za cholerę by mi nie wpadło do łba, że za tym wszystkim stoi źle dobrany monitor do stanowiska. Wiesz, że jest po prostu za daleko. I jest za mało jak na to modelu, nie? A to z kolei jest trochę za duże jak na to modelu. Ja mam wrażenie, bo widać takie jakieś pojedyncze piksele. Nie jest jakiś tam super zauważalny, się człowiek przyzwyczaja, tak? Ale jednak jest odrobinkę za duży. Mógłby być delikatnie mniejszy. Patrzcie, jakie mam teraz doskonałe hamulce w moim Mustangu. No nic, teraz chyba moje treningi wejdą na wyższy poziom, tak myślę. Mam nadzieję, że przyjemniej będzie wam się oglądało te moje driftowanie. Aha, jeszcze pojedziemy sobie na jedną miejscówkę. Nie to. Na jedną miejscówkę. Co mam, pamiętacie, męczyłem te serpentynki tutaj przy festiwalu Horizon. A tutaj. No za cholerę nie potrafiłem tutaj samochodu wyprowadzić. Jeszcze tę precyzję, to się wszystko będzie tutaj, wiecie, klarowało z czasem, ale ile ja tu zębów nazjadałem na tych zakrętach, to jest głowa mała. Zabrakło trochę prędkości? Prędkości chyba, nie? Oj, tujeczko. Zesterował dziedzinę. A to zupełnie inaczej teraz wygląda, ludzie. No. Ale przesterowuje, dziadkiem. Nie no, jest dużo lepiej. Dużo lepiej. Człowiek się nie boi w ten zakręt wejść, bo wcześniej to ja się bałem w ogóle w zakręt wejść, bo myślałem, że samochód na bank nie wyrobi, nie? Albo że ja go nie opanuję. Teraz zobaczcie, gadam sobie z wami na luzie, na spokojnie. Nie będę musiał w ogóle tego filmu wycinać, nie? Tak staram się wycinać wszystkie te takie, wiesz, porażki. No bo to się, no umówmy się szczerze, to się słabo ogląda, jak ktoś tam ścianę ciągle wali albo przesterowuje tym samochodem. No. Zresztą ja to widzę też po statystykach, że większość ludzi wtedy po prostu wychodzi z filmu, zamyka się. To, jak to? Nie da się tego oglądać, no. To jest, tak jest, no po prostu. Szara rzeczywistość, no. YouTube'owa. Ale ja to rozumiem, akurat no też mi się nie chce takich filmów oglądać, jak komuś coś jedzie tym samochodem i wali w ścianę, nie? Znaczy, a dobra, nie chce mi się czekać, aż on wróci na drogę i będzie jechał dalej. Po prostu wyłączam film i patrzę, co tam, nie wiem, Chris oblepił sobie trampolinę, i skacze z arbuzem do niej, czy tam, jak Rezi karmi mrówki. Patrzę, co się dzieje na strefie driftowej. What the fuck. Jest nie do pomyślenia, naprawdę. Dreams come true. Ja mam wrażenie, że śnię teraz. Naprawdę. To było coś, co mi się śniło. Mi się śniło, że kiedyś będę tam po kierownicy. No tak. Jak mi się podoba moja bajka. Na VKS, nie? Jedziemy już na tym festiwalu Horizon też, że zębów pozjadał człowieku. Po prostu podłączyłem ten monitor, włączyłem grę. Mówię, aha, dobrze się teraz driftuje. Dobra, no dobra, wyłączamy grę i wszystko jasne, już nie muszę trenować w ogóle. To.
Dawaj Mustang. Ja powiem wam, że ten Nissan troszeczkę lepiej rzuca, fajniejszą ma tą dłuższą taką dupę, nie? To nie jest taki ubity, kurde. Dawaj tam, kurde, marudzi mi tutaj. Kółeczka mi nie chce zrobić, he? Marudny jakiś jest. Dawaj, kółko lep tutaj. Lep to kółko, ty dziadu. W smrodzie. Ja cię tutaj karmię trochę tym sprzęgłem. Ręcznym ci masuję hamulce. A ty mi nie lecisz tu bokiem, dziadu? No, jeszcze tam będę sobie trenował taką precyzję, żeby na przykład robić kiss the wall. Tego typu sprawy. Jeszcze dużo do ćwiczenia jest, nie? To jest taka podstawowa sprawa, czyli wiecie, po prostu nauczyć się takiego prostego kontrowania, nie? Żebyś wiedział, co się z samochodem dzieje w danym momencie. Ajajaj! Już się drift skończył. Wyczuje się to wszystko ładnie. Tutaj jest trochę bardziej ślisko teraz, ale też by tam ogarnął, nie? To jest, wiecie, kwestia wprawy wszystko. A właśnie, miałem jeszcze... A, to wam powiem w następnym odcinku, na który was zaproszę. Jestem podjarany trochę, no. Jest taka, lekka podjarka jest. Jest taka podjarka. Nie róbcie szalonych zakupów, monitor to nie jest rozwiązanie na wszystkie wasze problemy. Na moje były. Ja miałem głęboką depresję, że... Depresję jedną ręką, gdzieś to... No, to. Zobacz, na co się dzieje. Ale wyścigów dalej nie potrafię jeździć, nie? Zdarzy się coś offroadowego do końca. Przegrałem. Trzymajcie się, do następnego. Hejka.